Witam Was już w czwartym odcinku prezentacji modów. Dzisiaj zajmiemy się modem Expand Boat. Zapraszam serdecznie. Witam. Jak tam odzdrówko, pytam. Dobra, mamy dostępne cztery łódeczki. Jest to Motorboat, Icebreaker, Speedboat oraz Standboat. Te crafting będzie pokazany na ekranie, więc spokojnie. Zaczniemy od Motorboata, czyli od motoróweczki. Siadamy. Co by tu o niej powiedzieć? Jest dosyć szybka, szybsza niż zwykła, bardzo łatwo się nią steruje, bardzo zwinna, zręczna, tak? Dobra, tak wygląda ona. Teraz zajmiemy się icebreakerem, czyli potocznie zwanym łamaczem lodu. Jak widzicie, tutaj jest takie coś, nie wiem jak to nazwać, łamacz, ale potocznie zwąc, nie działa to. Jest dosyć powolną łódką. Trudno do, jak widać, do nawrotu. Według mnie nieprzydatne, aczkolwiek no może i przydatne, ale nie w taki sposób. Dobra, jeszcze mamy dostępny speedboat, czyli szybką łódkę. No, jak widać, mamy tam silniczek. Nie wiem, czy to z dołu będzie widać. Widać. No i z żelaza jest zrobiona. Proszę, zobaczcie, jaka szybka. Aczkolwiek nad tą już się troszeczkę nie da zapanować. Bardzo zwrotna. Trudno się nią prowadzi, ale... Oj, widzicie, co się dzieje. Strasznie, strasznie trudno się nią troszeczkę prowadzi. Dobra. Mamy najlepszą łódkę według mnie do zabawy. Popchnijmy ją troszeczkę. W środku jest piston, jak widać tam. Nie wiem, czy pod wodą to widać. Widać, piston zwykły. Popłyniemy sobie. Zwykła łódeczka, dosyć powolna, ale jak wciśniemy spację, to polecimy, jak widać. Dosyć ciekawa łódeczka, no co tu mówić więcej. Bardzo ciekawa łódka. Dobra, zawróćmy. Może sobie doskoczymy nawet. Żebym się nie zabił. Dobra. Tak, teraz powiedzmy to sobie tak. Mamy dostępną koloryzację łódek. Też będzie pokazany crafting. A na razie pokażmy sobie dostępne kolory. Skończyliśmy na szarym. I tu mamy tyle kolorów. Jak widać, czarna łódeczka. O, z czerwonej wyszedł pomarańczowy, bo to są randomowe kolory. No, ze zwykłej wyszło ciasteczko, kaktusik, różowa, aqua, czy aqua, coś takiego, biała, no i szara. Skończyli. Jeszcze mamy tutaj parę łódeczek. Nie wiem, czy... O, jeszcze na kolejnej stronie. Dobra, mamy różową. O, switaśna, tak to nazwijmy, zieloną. O, krypusiową, z żółtej wyszła krypusiowa łódeczka. Świetna. Dobra, niebieska, różowa, pomarańczowa. I tu gdzieś mamy dynię chyba, tak, tamta to jest dynia. Dobra, i została nam jeszcze jedna biała. To są randomowe łódki, więc nie zdziwcie się, jeżeli czasami wam nie wyjdzie na przykład biała, bądź z niebieskiej pomarańczowa. Tak ma wyjść. Z niebieskiej pomarańczowa, a jak z różowej nie wyjdzie, to trudno. Co tu więcej o tym modzie? Mod nadaje się do kręcenia let's play, w sensie gry fabularnej, tak zwanej. Minecraft z fabułą, tak mi się wydaje. Można wiele rzeczy z tymi łódkami wymyśleć. No i co? Zapraszam serdecznie do ściągnięcia moda. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. Carpe diem.